to najpierw dwa słowa o waszych technologii. Co ona zmieniła i w jaki sposób działa? W 3D Estate tworzymy aplikacje, które pozwalają osobom szukającym mieszkanie zobaczyć ten produkt dokładnie taki, jaki będzie. A przy mieszkaniach nie jest to taka oczywista sytuacja, bo często jest to produkt, który jeszcze nie istnieje. Także dzięki naszej technologii klient może zobaczyć nie tylko wnętrze mieszkania w pełnym 3D. Oczywiście może to, jest to bardzo dostępne, on może to zobaczyć z własnego domu, z internetu, z przeglądarki internetowej. Jest to dostępne na każdym urządzeniu. Nie jest to jakaś nowość, bo wcześniej też można było, jakby wizualizacje nie były czymś nowym, ale to, co zmienił 3D Estate, to to, że bardzo mocno zautomatyzowaliśmy proces oraz zadbaliśmy o jego dostępność. Dlatego też w tym momencie każde mieszkanie w ofercie naszego klienta można zobaczyć w pełnym 3D ze swojego domu, z przeglądarki internetowej, jak i również można zobaczyć otoczenie całej inwestycji i wszystkie związane z tym udogodnienia. Czy będziemy mieli gwarancję, że w rzeczywistości to mieszkanie będzie wyglądać faktycznie tak, jak w tej wirtualnej rzeczywistości? Oj, tutaj już ja gwarancji nie mogę udzielić, ale myślę, że na pewno mniej nieporozumień jest dzięki temu, że klient widzi to, co widzi sprzedawca i tutaj już nie ma miejsca albo jest dużo mniej miejsca na jakieś różne wyobrażenie sobie tego produktu. To ja zawsze sobie myślę o tym tak, że mieszkanie jest drogim produktem. Można to porównać do ekskluzywnych samochodów, aczkolwiek nie wyobrażamy sobie, żeby samochód kupić po rzucie z góry i widoku z boku narysowanego kreskami. Aczkolwiek to jeszcze do niedawna to był standard. Standard, który my zmieniamy. O jakich jeszcze trendach możemy mówić, jeśli chodzi o cyfryzację w branży budowlanej? A trendy w cyfryzacji, to tutaj chyba nie unikniemy powiedzenia słów sztuczna inteligencja. Myślę, że niestety, jak bardzo bym chciał, to się nie uda. W branży nieruchomości myślę, że sztuczna inteligencja jeszcze szuka sobie miejsca. Technologia jest już bardzo zaawansowana, aczkolwiek implementacja jeszcze nie jest mocna. Tutaj myślę, że w najbliższych latach dopiero będziemy obserwować, mam nadzieję, że pozytywne wdrożenia sztucznej inteligencji. Myślę, że bardzo dużo automatyzacji jest możliwych do wykonania dzięki tej sztucznej inteligencji, aczkolwiek ja nie jestem w 100% przekonany, że to już będzie ten czas, bo przypominają mi się czasy 8 lat temu, jak zakładaliśmy firmę, kiedy takim trendem był VR i AR. I wszyscy mówili, że o, teraz to już wszystko będziemy oglądać w goglach. Że właściwie to po co nam obrazki i wizualizacje, skoro można założyć gogle i być w tym mieszkaniu? No jednak okazało się z perspektywy czasu, że technologia nie była gotowa. Jednak na ten właściwy VR, taki, który rzeczywiście będzie nas przenosił w miejsce swojego nowego mieszkania, będziemy musieli jeszcze zaczekać. Mówi Pan o tej automatyzacji, czy ona będzie raczej na etapie projektowania wdrażana, czy gdzieś przy okazji produkcji? Myślę, że wszędzie. Projektowanie raczej będzie szybciej zautomatyzowane, bo nie wymaga jakby czynnika fizycznego. Tutaj, żebyśmy widzieli roboty budujące mieszkania, to jeszcze musi nadgonić technologię robotyzacji, więc wygląda to tak, że prace umysłowe zostaną zastąpione szybciej, a na roboty kładące pustaki na budowie jeszcze chyba troszkę zaczekamy. No tak, ktoś musi cegły położyć i zaprawą związać. A jak Pana zdaniem będzie się ten rynek mieszkaniowy w Polsce rozwijał? Rynek, od którego no jakby nie było, jesteście zależni. Tutaj chyba też zaczepiłbym się troszeczkę o tą sztuczną inteligencję, bo myślę, że zmieni się sposób, w jaki ludzie szukają mieszkań. Bo my powoli zbliżamy do ery, kiedy każdy będzie miał swojego prywatnego asystenta. Myślę, że jeżeli ci asystenci będą rzeczywiście sprawni, to mogą bardzo nas rozleniwić. Mogą sprawić, że już nam się nie będzie chciało wpisywać w Google mieszkanie Warszawa, tylko zapytamy się swojego asystenta: słuchaj, chciałbym mieszkanie w Warszawie, co polecasz? Więc wtedy myślę, że to może być pewna zmiana też dla ludzi, którzy sprzedają mieszkania. Już nie będzie tak ważny pierwszy wynik w Google, a będzie ważne, żeby sztuczna inteligencja dobrze myślała o naszej inwestycji.